Witamy w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj naszym gościem jest kolejny z zawodników, nasz skrzydłowy Grzesiek Mazur. Grzesiek, w ostatnim sezonie nagroda dla najlepszego skrzydłowego. Jakie masz cele na ten sezon? Obronić tytuł. A przede wszystkim oczywiście chyba, żeby tytuł powrócił do Wrocławia. W zeszłym roku się nie udało. Myślicie, że w tym roku mistrzostwo jest w zasięgu? Oj, myślę, że na pewno bardziej niż w tamtym. O wiele więcej przetrenowaliśmy. No i wydaje mi się, że trener doprowadzi nas do mistrzostwa. Właśnie często można cię zobaczyć na filmikach, na zdjęciach, że jesteś jednym z najciężej pracujących zawodników na siłowni. Jak znajdujesz czas na dzielenie tego między pracą, życiem prywatnym, a jeszcze tyloma godzinami na treningu? No, nie jest łatwo, ale trzeba zapiąć pas i lecieć do przodu. Myślisz, że w tym sezonie zobaczymy faktycznie nową jakość Panthers? Powiedziałeś, że trener doprowadzi do mistrzostwa, już sporo treningów z Nickiem Johansenem za wami. Czy widzisz tą różnicę? Widzisz, że szczególnie w ofensywie jest szansa, że będzie inaczej niż w zeszłym roku? Na pewno. Przede wszystkim mamy bardziej playbook rozwinięty, są ciekawsze zagrywki. I mam nadzieję, że będzie skuteczny. Czekamy teraz tylko na rozgrywającego. Właśnie o to chciałem zapytać, już w przyszłym tygodniu Kyle Israel wyląduje we Wrocławiu. Czy myślisz, że to też będzie taka nowa świeżość? Czekacie jako skrzydłowi na tego rozgrywającego? O, i to bardzo. Mamy nadzieję, że będzie w formie. Straciliśmy jednak po tym sezonie kilku skrzydłowych. Nie będzie Pawła Szepiszczaka, nie będzie Ozana Oskana, nie będzie też Piotrka Wisa. Czy myślisz, że ten core, który mamy, wystarczy, żeby tak naprawdę zdominować grę górą w lidze? Myślę, że tak. Poza tym też jest dobrych paru chłopaków z bezkładu, którzy pewnie dołączą do nas. Mi się wydaje, że dam radę. W końcu Wrocław ma najlepszych receiverów. To wszystko wskazuje na to, że pierwszy mecz w sezonie może odbyć się w Białymstoku. Wielu zawodników, a chyba właściwie wszyscy zawodnicy liczyli, że uda im się uniknąć tej trasy, ale jednak nie będzie lekko. Lowlanders także mocno wzmocnili się przed sezonem. Czyli że dobry przeciwnik i dobry mecz na początek sezonu? No się okaże. Się okaże. Wszystko zobaczymy, jak są przygotowani. No ciężko powiedzieć. Tak naprawdę to Beniaminek, wielu zawodników jeszcze z nimi w ogóle nie grali. Dopiero potem przyjdzie czas na kolejne mecze, w tym w maju ten mecz, o którym mówiło wiele osób, czyli mecz z reprezentacją USA. Jakie tutaj w drużynie panują, jaka panuje w drużynie atmosfera przed tym meczem? Czy macie motywację, żeby zagrać w takim spotkaniu? No na pewno trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Nie można się poddawać, trzeba walczyć, tak? Myślisz, że przyjadą tutaj po łatwe zwycięstwo Amerykanie, czy jednak jest szansa, że powalczymy mocno z nimi? Mam nadzieję, że będziemy walczyć jak równy z równym, ale wszystko pokaże boisko, prawda? Może na koniec wywiadu takie pytanie, które pojawiło się na naszym Facebooku. Gdybyś miał zagrać w innej drużynie PLF-a niż Panthers, to w jakiej i dlaczego? Oj. Chyba to by było Outlaws. Zaleniwy jestem, żeby gdzieś wyjeżdżać za Wrocław. Ale żeby było jasne, Grzesiek nie jest na sprzedaż, zostaje w Panthers. Także Grzesiek, dziękujemy za wywiad i powodzenia w tym sezonie. Dziękuję, do zobaczenia na boisku.